Kowalscy od kuchni. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Kowalscy od kuchni. Na początek oczywiście przypominamy i zachęcamy Was do kliknięcia magicznego przycisku subskrybuj razem z dzwoneczkiem, byście byli na bieżąco z naszymi materiałami, jeżeli coś tam przygotujemy. Jeżeli tego nie zrobiliście, to gorąco zachęcamy. No i przechodzimy oczywiście do tego, co chyba nam najlepiej wychodzi, czyli gotowania. Dzisiaj mama przygotowała kolejny przepis, mianowicie jest to suróweczka oparta o kiszoną kapustę z gospodarstwa państwa Schneiderów oraz miód pochodzący z pasieki państwa Kowalskiej, który gorąco pozdrawiamy. Miód ten oczywiście możecie zakupić między innymi w naszym lokalu. Także mama, dobra, przechodzimy do działania. Życie chciałam dodać tak, że dzisiaj mamy taką opcję, że Państwo Schneiderowie bardzo pracowici ludzie, Państwo Kowalscy od miodów bardzo pracowici ludzie, no i my od kuchni też staramy się pracować. Pracowicie. Staramy się, słowo klucz. No, staramy się. Teraz tak. Dobra. Kapustka kiszona, Adam, proszę sobie trochę przełożyć. Dobrze, ale jeszcze oprócz tych składników, co tam jeszcze będziemy wykorzystywać? Bo widzę, że jest marchewka, papryczka, marchewka, czerwona cebula, jabłuszko, zielona papryczka i olej. No i oczywiście miód, nie? Mhm. Olej z miodem. Ale to już na samym końcu dołożymy, nie? Dobra. Pieprz. To co? Kapusta proszę na ten, na deskę. I teraz musisz to wyczuć, czy trzeba ją troszeczkę pokroić, czy ona już jest dobrze pokrojona na surówkę. Jak, to tak byś ty jadł, o, w ten sposób. Tak byś poszedł do restauracji, czy narzeczona ci przygotowała i powiedziała, oj, za grubo, dla mnie za długo, za długie paski są. Jeszcze? Jak to wygląda? Czy musisz ją pokroić? No troszeczkę byś musiał pokroić, nie? Emilka, bardzo cię pozdrawiamy, twoja kapustka. No. Dobra. Ale to tak trochę tej surówki zrobi, przygotujesz, nie? Bo to musisz na całą... No dobra, ale to idziemy po trochu sobie. No. I teraz troszeczkę ją przetnij. Tak, ja ci troszeczkę marchewki dotrę. Przepis bardzo prosty. Najważniejsze jest to, że jest z produktów tutaj z Doliny Baryczy. Tak, okej. Bardzo ładnie. W tej kapustce jest marcheweczka, ale dołożymy jeszcze trochę takiej świeżej marchewki, nie? Żeby... Troszkę tej kapusty skroimy, żeby to była jakaś konkretniejsza porcja. Tak, tak. Tu ci zostawię tą marchewkę, a ja może troszeczkę papryczki ci już poszatkuję. Oczywiście... Papryczka musi być wcześniej wymyta, bo niestety papryczka nie pochodzi z gospodarstwa. No to już masz wystarczyć, dobra, nie? Dziuby. I teraz proszę troszeczkę zeszatkuj w te marchewki. Na mniejszych oczkach, większych? Nie, na większych oczkach, żeby było tą marchewkę widać, bo tam na mniejszych oczkach jest, nie? Tak ładnie słychać, ale... Pokaż, no wystarczy marcheweczki. Tutaj dobra, połóż sobie. Tak. Tego dużo, żeby nie świecić. Tak. I teraz tutaj masz troszeczkę papryki. Mhm. Jeszcze ci skroję, a ty w tym czasie jeszcze skrój cebulkę, nie? Mhm. Cieniutkie piórka. Cieniutkie piórka, tak? Tak. Dobra, bardzo cienkie. O, będziesz przechodził teraz test. Mm.
Jak ci ale nie spokojnie? Stresujesz się, nie? Nie. No fajnie nawet. I teraz przetnij do końca, wystarczy. Bo na tyle kapusty ci wystarczy. Oprzyj się i teraz... Tak? Tak. No. Starczy? Tak, starczy. Na tą ilość starczy. Proszę. I teraz ładnie z powrotem. Połóż sobie tą cebulkę. To wrzuć jeszcze, żeby tego nie marnować, bo to wiesz, dobrze. Wszystko. To też włóż tutaj. I to już masz teraz tak. Kapusta, marchew, cebulka, papryczka, nie? Jabłuszko. I jabłuszko też musisz zeszatkować. I nie ze skórką, żeby nie było, że będziesz obierał ze skórki. Też na tym oczku? Też na tym oczku. Prosty, łatwy, szybki przepis, ale to chodzi o to, że trzeba się cieszyć, że to jest z produktów z Doliny Baryczy. I miód. Fajnie, my mieliśmy okazję poznać Emilkę i brata jej i państwa Kowalskich od miodu. Dobra, bo dokopałem się do pestki. To dobra. Rozumiem, że teraz wystarczy taka. Tak, już, tak. I widzisz, jak fajnie, jak tak zeskrobałeś ładnie na tym, ze skórką, bo jest taka czerwone widać, nie? Dobra, i teraz mamy. Starłeś, a ja mówię, zeskrobałeś. Ja nie mogę. Dobrze, i teraz tak. Żeby nam się dobrze wszystko wymieszało, to jeszcze wiesz co, Adam, pieprz. Pieprz kolorowy. Łyżkę sobie weźmiesz. Wziąłem już, mam tutaj. Masz, dobrze. I teraz tak, tu mamy olej i tu mamy miód. Miód troszeczkę sobie rozpuścić, żeby on był taki, widzisz? Letki, nie? Domieszamy oleju. A pieprz? No przez olej już jest przypieprzony. Tak? No. No. To teraz weź łyżkę. No. Ja ci teraz tutaj, o. Miód z tym olejem ładnie. Proszę. I weź mieszaj to. Jak uznasz, że będzie trzeba jeszcze dołożyć trochę tego miodu, to jak najbardziej. Jeżeli stwierdzisz, że dosyć, to dosyć. Teraz jakbyś patrzył na tą surówkę, to jak twoim zdaniem, czy coś jeszcze byś dołożył? Żeby ona wizualnie, wzrokowo. No czemu ładnie? No widzę, że jest kapustka, marchewka, papryczka. Widać, że... Ja bym tutaj nie kombinował. Organoleptycznie, wzrokowo jest ładnie, tak? Tak. Dobra. To proszę bardzo. Proszę spróbować. Smakowo teraz. Czy ewentualnie, bo nieraz jak z kiszonej kapusty dokładają trochę cukru, no nie wiem, no różnie. Jak smakowo u Ciebie? Według mnie jest bardzo dobrze. Nie kombinowałbym, bo naprawdę tej kwasoty z tej kiszonej kapusty w ogóle nie czuć. Znaczy czuć bardzo delikatnie, ale nie wyznacza się jakoś mocno. Także spokojnie, smak jest bardzo uniwersalny. Ale teraz tak, spróbuj podejdzie. Jeszcze Adam pod kątem tego, czy wystarczy tego miodu. Nie, według mnie jeśli chodzi o słodkość, to jest wszystko fajnie wyważone i... Tak. Czy chyba, że uważasz no, troszkę spróbujemy. Inaczej to powinno być. Moim zdaniem okej, wszystko. To co, tak szybko nam poszło dzisiaj? No... A to... Chyba, że jeszcze coś no nie, tworzyć. Właśnie nie, ale tak jest. Powiem, że powiedz mi teraz tak, idealna surówka do ryby. Tak, rewelacja. Zdecydowanie. Zdecydowanie fajnie, na pewno z rybą się będzie komponować. Tak.
Powiedz, czy ta papryka zielona też nie daje odpowiedniego posmaku do tej kiszonej kapusty? No, w połączeniu. Nie wiem, może jeszcze według Ciebie to tak, ale no nie, ja tak tego nie widzę. Nie czujesz? Nie czuję. Popracujesz, sorry, ale nie. Popracujesz trochę w gastronomii, to poczujesz. No. Także mama, w skrócie. Tak. Jeszcze raz, surówka z kiszonej kapusty. Tylko kapusta kiszona od Państwa Schneiderów, bo nie będzie tak smakować, jak będzie skąd inny. Na miodzie z pasieki od Państwa Kowalskich z Doliny Baryczy, tylko... nie od nas, ale od tych sośni. Tak. Nie jesteśmy spowinowaceni, także nie, na pewno nie pod tym względem, zbieg okoliczności. Ale bardzo się lubimy bardzo i uważamy tych ludzi naprawdę też pracowite bardzo osoby. Tak, do tego czerwona cebula, papryczka. Pieprz. I jabłuszko. I to wszystko. Prosty, łatwy przepis. A jaki smaczny. No. Także polecamy Wam tą suróweczkę gorąco do rybki, do Waszego obiadu piątkowego, bo piątek to zazwyczaj dzień ryby. A jak nie ryba w domu, to zapraszamy na rybę na lido, na karpia, na sandacza, na jesiotra. Nie zawiedziecie się. Zaznaczam, że mamy oczywiście certyfikat na potrawy z ryb. Udało nam się też w komponowaniu z innymi restauracjami ten certyfikat zdobyć, także jesteśmy bardzo wdzięczni Kapitule, Stowarzyszeniu, że podołaliśmy, docenili, że podołaliśmy zadanie. Dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Oh.